Rakieta imprezowa, zasady przykładowa rozgrywka. Jest to gra od wydawnictwa Fox Games, gra typowo imprezowa, party. I tak, na każdej karcie mamy dwa hasełka. No, kart jest generalnie całe mnóstwo. One są jednostronne, te karty, ale i tak ich jest generalnie sporo. No, dana osoba losuje kartę, wybiera hasełko jedno z dwóch. Każdy dostaje taką karteluszkę. Tu mamy 1, 2, 3. Cztery, pięć rund, no i wynik, tak? Zabawa toczy się przez 5 rund. Wybieram sobie hasełko, na przykład ma numer, no i każdy z nas wpisuje. Na przykład data, paszport, dowód osobisty i jakaś rakieta imprezowa. Data, paszport, numer dowodu. Data, paszport, dowód osobisty i niech to będzie... nie wiem, PESEL, o, PESEL na przykład, tak, ma numer PESEL. I tak, jeśli dane hasełko, potem jak będziemy czytali sprawdzanie tych haseł, jeśli dane hasełko mamy tylko my, no to sorry, nie dostajemy punktu, bo ktoś musi jeszcze je mieć. Tu chodzi o to, żeby te hasełka się powtarzały z innymi. Jeśli ja będę miał hasełko w tym od 1 do 3 i ktoś inny też to hasełko ma, no to możemy dostać tak. Jeśli te pozostałe osoby mają te moje hasełko, pad z jedynki, też gdzieś na 1, 2 lub 3, no to ja dostaję punkt i te osoby też dostają punkt za te hasełko. Natomiast jeśli te moje hasełko, które ja wpisałem na 1, 2 lub 3, ktoś inny wpisał na rakietę imprezową, no to wtedy ten, kto ma hasełko na rakiecie imprezowej, dostaje 2 punkty, a ja dostaję niestety 0. No siłą rzeczy, jak moje hasełko będzie na rakiecie imprezowej tutaj jakieś wpisane, no to ktoś inny też je będzie miał, no to wtedy my wszyscy dostajemy za to hasełko 2 punkty, ci co mają je na rakiecie imprezowej. No i po prostu to jest ta rakieta, która ma wystrzelić, która daje nam tą przewagę 2 punktów w stosunku do kogoś, kto to te hasełko ma tutaj wpisane, on ma 0 punktów, więc od razu mamy 2 przewagi, tak? No i tak to wygląda, przez 5 minut się ścigamy, proste. No, musimy hasełka jedno wymyśleć, najlepiej takie, żeby inni też je mieli. Na 1, 2, 3 to są warte 1 punkt, jeśli ktoś inny ma na te hasełka na 1, 2 lub 3. Jeśli ktoś inny ma te hasełko na rakiecie imprezowej, to on 2, my niestety 0. Natomiast no jak hasełko mamy tylko my, a nikt inny nie ma tego hasełka, no to siłą rzeczy też 0. No i generalnie chodzi o to, żeby trafiać na rakietę imprezową i żeby nam to dało punktów, tak? Zasady generalnie banalne. Mamy małą lotkę, jak w to grać. Gra typowo słowna. No fajnie pomyślana, bo kategorie są takie, że naprawdę można różne rzeczy wymyślać, a są też wesołe. 5 rund, wygodne tutaj wpisywanie, noty logiczne. No, pojedyncze punkty, podwójne punkty lub 0 punktów, w zależności jak hasełka nam się ułożą. No i się bawimy przez 5 rund. Kto najwięcej uzbiera punktów w wyniku na końcowym, ten wygrywa grę. Rakieta imprezowa, najważniejsze, no na dole, właśnie rakieta. Dzięki. I oczywiście im więcej, tym lepiej.